prezesa Widan chciała zdyskredytować udział Rejhan w organizacji przyjęcia urodzinowego dla Suny. Pomogła jej Cemre. 56. Odcinku serialu Przysięga Rejhan zostanie wrzucona do basenu. Sprawdź, co wydarzy się w 56. odcinku Przysięgi. Po tym, jak Cavindam, Gilarcan, wyrzuciła tort zrobiony przez Rejhan, Esgajagis, Cemre, Ceidaol Guner, chciała przypisać sobie całą zasługę organizacji przyjęcia urodzinowego dla Suny, Sila Pirkoglu. Melike, Esra Demir Soban, powiedziała jednak Emirowi, Gedberg Demirci, że wszystko zainicjowała Rejhan. 56. W odcinku Przysięga Rejhan dostaje od Emira piękną suknię na przyjęcie. Wszyscy obsypują ją komplementami, co tylko wznieca irytację Cemre. Suna jest zachwycona swoimi urodzinami. Zazdrosna Cemre wrzuca Rejhan do basenu. Emir wyciąga nieprzytomną żonę i panikuje, kiedy nie wyczuwa u niej pulsu. Robi jej sztuczne oddychanie i w końcu Rejhan odzyskuje przytomność. Później okazuje się, że z palca zniknęła jej obrączka. Kemal, Sanderel, pomaga Leili, Munise Ezemestirk, zapisać się na kurs, jednak brakuje mu odwagi, by ostrzec dziewczynę przed Sonerem. Emir szykuje niespodziankę dla Rejhan, jego rozmowę z Zafirem słyszy Suna. Nigar jest coraz bardziej przekonana, że Emir zakochuje się w Rejhan. Mówi o planach Emira Cavindam. Przysięga odcinek 56. Piątek. 22 listopada 2019 o godzinie 16:05 w TVP1. Sprawdź program TV.